siema. Wymyślam to na EDB, bo nie ma nauczyciela, to wbijam się tu w déjà-vu. Było to beznadziejne jak rozmyślenia z ludźmi z klasy. Prawie wszystkim tu brakuje klasy, nawet mi, ale wziąłeś nasy. Ale nie te białe krechy. Stary, coś tam nic takiego. Mam naprawdę bardzo duże ego, aż za bardzo duże ego. O! Nie chcę wstawać, słyszę nie z betonu. Goście mówili, że brakuje mi poziomu. Ziomo, ziomo, nadal mi brakuje w tekstach tego. Już 15 linijka, a dopiero pierwsza lekcja jest. Ludzie mu odwaliło, zrobili się święta w sali, wiesz? Hey. Ale święta w grudniu, no to co ja mówię, skoro robili to w październiku. Już przerwa. W sumie to dumno, siedzę na ławce, gadam o tym, jak pożegnać się ze szkołą. To ostatni rok, za który będę testić w sumie. Oczywiście jak będę dorosły. Ale na razie chcę stąd uciec. Znowu nuda, ale jest następna lekcja w sumie. I to polski. Zwrócili mi uwagę za to, że nie napisałem tekstu. No i drugi raz uwaga. Mówi mi Karik, jak się pochylasz, to nie znaczy, że coś piszesz. Później zacząłem pisać dwa zdania, ale nadrobiłem później. Pan Tadeusz, walka mi na szańc, pewnie jak każdy uczeń. Na fizyce w sumie nie wiem, bo dostałem pałę za klasówkę. No i dalej się nie działo nic. Idę do autokaru, przeglądam TikTok, no i tak spędzam całe dni. Prawie, no bo w każdy dzień jest inaczej jest. Na przystanku nazwaliśmy go Taskunem, no bo miał oczy zmarszczone. Ale nie wiem, co pisać dalej.